Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic 1. Na samym starcie przypominam łapka w górę, o komentarzach, o subskrypcjach, Instagram na dole i kanał z vlogami też mamy na dole w opisie, możesz sobie sprawdzić, a my kontynuujemy tą grę. Słuchajcie, powiem wam tak, no nie mam co robić ogólnie, co nie? Tak szczerze to nie chce mi się nagrywać, ale no co mam robić? Co mogę innego robić? Jest 21. Prawdopodobnie przez najbliższe 4 godziny będę grał w Gothica, bo co ja mam robić? No nie wiem co robić. Więc. Czemu ja tego nie zauważyłem? Aha. No to właśnie, to jest pierwsza z tych spraw. Ja nie wiedziałem, że to możemy założyć. Słuchajcie, okradłem tego ziomka tutaj i to, co dostaliśmy, to jest po prostu. Ja myślałem, że ja mam fajne amulety. Patrzcie to. Patrzcie, kurwa, to. Widzicie to? To jest to. Ja nie wiem, co ja mam zakładać. Ja po prostu nie wiem. Jeśli chodzi o amulet, to założyłem. Ja myślałem, ja tu mówię, amulet przed bronią 15. I mówię, Jezus Maria. I potem ochrona przed bronią 15, ochrona przed pociskiem 15. I tu, wiecie, ja chciałem go nie okradać, bo mówię, po co ja mam z 1000, ja mam z 6000 rudy. A tu dostaliśmy na przykład napój lekkości, który pozwala nam na minutę sprintować. Daje na, tutaj wyciąg życia, on kosztuje tysiaka i daje nam łącznie 30 życia. Esencja z siły, no to już mieliśmy też wcześniej. Absolutnie i kolosalnie. 11 tysięcy monet. Nie mam pojęcia na co mi 11 tysięcy monet, ale mam 6200 bryłek rudy. Powiem wam tak. Pozdro. Tyle wam powiem. Tyle wam powiem, no bo to, co się działo poprzednie przez pół godziny, możecie sobie zobaczyć. Jest no 20:30 był ostatni poprzedni zapis, teraz zapisałem, tak? A tu jest 20, więc było ponad pół godziny. Obrabiałem to wszystkie, no nudne jak skurwysyn było, ale słuchajcie, no chyba się opłacało. Niestety nie ma. Witaj. Cześć Gomez, ja bym chciał ci zdać Pomyślałem, że raport. zdam ci No, raport. bo Idź niestety nie masz. porozmawiać z krukiem. Ale nie masz tu swojego przydupasa, no. No dobra. Jest noc. A w nocy tutaj próbował. O, co tu się dzieje? Dobrze, dobrze, no nie przeszkadzam w takim razie, no. Nie przeszkadzam, a tutaj panowie sobie smacznie śpią. Nie, bo tutaj nie ma łóżek. Gdzie są łóżka? A no, wszystkie otwarte drzwi, bo wszystko plądrowałem, to pootwieramy. Dobra, możemy się tu kimnąć. Kimnijmy się do rana. Ale tutaj chujowy widok. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, ale dobra. Łóżko. No i spać. Aha. To może ze względu. A, o, tych skrzynek na przykład się nie dało otworzyć. Może ze względu na to, że to łóżko było inne, to się nie dało kimnąć. Sorry, jeżeli ten odcinek będzie taki troszeczkę taki bardziej spokojny. Znaczy takie odcinki też są pewnie Lepiej, że potrzebne i nikogo tak nie ma. dalej, ale. Ale powiem wam szczerze, że no nie chce mi się nagrywać, Wypuść nie chce mi się mnie. nagrywać, ale chce mi się grać, o może tak to nazwijmy. Gardło, no niemiłosiernie mnie nakurwia, no muszę to przyznać. Niemiłosiernie mnie boli. Niektórzy I po ludzie prostu już mi się raczej nie chce gadać, nie chce mi się już gadać. No ale to jest jedyna moja rozrywka teraz, więc pewnie przez 3 godziny najbliższe będę gadał, no i ssał kurwa tabletki w trakcie, czekaj. w przerwę między odcinkami. No i tyle, chciałbym Musisz zdać wrócić raport, tutaj. ale obawiam się, że kruk odpierdala pewną manianę, no bo nie ma tutaj naszego Musisz mi gagatka. kazać zabrać Właśnie, co tam jeszcze było? i pilnować. Jestem Oczywiście obowiązany. przechodziłem sobie koło kościoła i tam chłop mówi, że o, słyszeliśmy, co zrobiłeś tam dla naszej kopalni, możesz wpaść, nasz mistrz oczekuje, więc chyba będziemy mogli zostać też magiem ognia. Ale na samym starcie zgaduję, że magowie ognia nie będą mieli jakieś OP pancerze, no bo po co im OP pancerz, to nie? Więc musimy Chociaż wyjść może na kurwa zewnątrz. się Za zacznę mylić. Gomeza!
Znaczy, mylę się. Trzymaj się. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. A gdzie jest Torus? Gdzie są wszyscy? Halo? Ej, bo ja zacząłem odcinek myśląc o tym, że mówię, wszystko już okradłem, nie? Teraz muszę z Krukiem porozmawiać. Teraz muszę z Torusem pogadać. Jest Gites, nie? I bo stoję w miejscu, a tu nie ma Torusa, ani nie ma tego Kruka. Dobra, jest Torus. On chyba po prostu nie wstaje rankiem. Za Gomeza! Prosta piła, chcę zostać strażakiem. Chcę zostać strażnikiem. Nie no. Miło mi to słyszeć. Ale najpierw muszę ci powiedzieć to, co mówię wszystkim nowym rekrutom. Słuchaj uważnie, bo nie będę się powtarzał. Do tej pory żyłeś na własny rachunek, ale to się od dziś zmieni. Moi ludzie trzymają się razem. Do strażników należy dbanie o bezpieczeństwo magnatów rudy, obozu i kopalni. Ruda wydobywana jest przez kopaczy. Szczerze mam to w dupie, ale macie kozacki pancerz pewnie, więc bierę. Pertraktacje z królem prowadzą magnaci, ale to my dbamy o ich bezpieczeństwo. Dniem i nocą strzeżemy korytarzy kopalni. Dniem i nocą pilnujemy bram obozu i pozwalamy jego mieszkańcom wieść spokojne życie. Na początku byliśmy tylko bezładną zgrają, ale staliśmy się siłą, z którą każdy musi się liczyć. Ciężko pracowaliśmy, by zasłużyć na tę reputację. Od moich ludzi oczekuję więc wyłącznie jednego – lojalności. Tylko stojąc ramię w ramię będziemy w stanie obronić to, co należy do nas i przetrwać. Pozostałych rzeczy dowiesz się w swoim czasie. Bądź gotów do pomocy każdemu, kto jej potrzebuje. Nieważne, jak trudne i niebezpieczne to zadanie. A jak ja prosiłem o pomoc, jak nie byłem... o zbroję i miecz. Znajdziesz go w kuźni, w wewnętrznym pierścieniu. Ale kurwa, jak ja... Nadal mogę mu dać 1000 zbroje grudy, aż kliknę sobie, żeby ten... A, jeszcze o, coś. Co? Witamy w straży. Myślałem, że mi przywali. Byłem pewny. A to nie on mi zasunął kopa na twarz? Za gome! Możliwe, że tak, a czekajcie. Masz tu swoje 1000. W porządku, idź. Tylko... Ale głupie, dobra. A mogę mu jeszcze mu oddać 1000 zbry? Masz w porządku. Głupie, dobra. Czytajmy, bo właśnie pozbiliśmy się 2000, a tego byśmy nie chcieli. Tego byś nie chciała? Silnemu chce się pić, no 6200. Podobno jesteś teraz jednym z nas. Nieźle jak na kogoś, kto jest tu od niedawna. Super. Ale co to jest za gadanie, że ja mam pomóc każdemu, kto potrzebuje pomocy? Ja bym zdychał przed tą bramą, a nikt by mi tam kurwa ręki nie podał. Jeszcze ten tam amigo by przyszedł i powiedział: siema, może dzisiaj chcesz zapłacić 10 bryłek rudy? To tylko 10 bryłek rudy. Dokonałeś właściwego wyboru. Spodoba ci się bycie strażnikiem. Nie wiem, ale jeżeli macie lepszą zbroję, to jestem za tym. Lepsza zbroja jest na propsie. Siema. Ten Stone ma tę zbroję. Wiedziałem, że on coś ma dobrego. Za gumę. Siema. No, potrzebuję zbroi. Potrzebuję zbroi. A więc Torus jednak cię przyjął, co? Gratuluję. Jeszcze jeden, któremu śpieszno przelać krew za Gomeza. A zresztą, co mnie to obchodzi? Jeszcze jeden, masz, który chciałby mieć zajebisty pancerz, a nie dostanie go inaczej, jeżeli nie tą drogą. Raczej tak bym to nazwał. Poka. Serio? Kurwa, ja wydałem na to z 1,5 kanta. Wyrzuciłem w błoto, a to dostałem za darmo? Spoko. Nie no, kurwa, to jakiś żart jest. Czy to nawet gorzej wygląda? Ta. Nie no, a jaka to jest lekka? Lekka. Ty, to dajcie mi ciężką. Daj mi ciężką zbroję, ty. No stąd na pewno masz. Ty nie masz? Cześć, byczku. Chciałbym dostaniesz go, jak przyjdzie czas. I będziesz miał wystarczającą... Ja mam absolutnie wystarczającą. Zbroja strażnika... Bro... O, dobra. Chciałbym dostać ciężką zbroję strażnika. Okay. Tylko najlepsi strażnicy mogą je nosić. A obawiam się, że minie jeszcze trochę czasu, zanim zostaniesz jednym z nich. Co kurwa? Oddawaj mi, dawaj mi pancerz. No ej, no co jest? No come on, no. To ja mam w tym bobie chodzić teraz? Czy to jest uses? Też wolę te cienia, przynajmniej będę z Diego.
gdzieś kurwa jednoczyć się, wiesz, solidarność. Chciałbym do Torus powiedział, że musisz się sp... do... No to co ja mam dalej zrobić, tak szczerze? Hej, daleko zaszedłeś jak na kogoś, co ja mam dalej robić. Tu tak krótko. Zobaczymy zaraz w zadaniach. No raczej nic nie masz w sumie, masz moje miecze, które ci opyliłem i to wszystko. Miecz bojowy. 33, no ale jednak... Kurwa, ten miecz dwuręczny to ja nawet 61, co jest? A w ogóle, guys... Mamy 50 punktów umiejętności do wydania i nadal nie mam zielonego pojęcia, na co to wydać. Mamy kozacki łuk, mamy kozacki miecz dwuręczny. Nie wiem, czym się różni dwuręczny od jednoręcznego, ale czym się chyba różni. Dobra, ten powiedział nam, że nasze zasługi są kozackie i mamy pogadę z jakimś ich szefem czy coś, więc mogliśmy tu wbić oczywiście... ale tutaj elegancki pentagram. Oczywiście... no jebałem mi skrzynki, wiadomko. Wiadomka. Nie było tam nic za bardzo ciekawego, jakbyście się zastanawiali. Znaczy były tam, no jakieś mikstura, coś tam było chyba. To nie z nimi? Nie pamiętam, jak się nazywał ten koleś. Jakiś ich tutaj szefów, ale jak on miał na imię, to bladego niestety pojęcia nie mam. To mógł być ten, aczkolwiek wydaje mi się, że to nie był ten. Witaj. Cześć, nie. Nie wiem, z kim ja mam pogadać, nie mam pojęcia. Kazał mi się pakować tutaj i co? I tu nikogo kurwa nie ma. Dobra. Potem mam mapę. Aha. Dobrze, że poprzednio działało, jak to sprawdzałem 6 godzin, 7 godzin temu w grze. Co się dzieje na bagnach? Chyba wiem, tak, możemy pozyskiwanie klientów, to mamy w dupie. To też handel zielony, to też. Nosi woda, to też nie repu, co... Ona nie chce mi dać, ale... Dobra, to my za dużo nie mamy co gadać, no. Ty Miltem, bo twojego szefa nie ma, no cześć, ale nie... Do zobaczenia. No miałem tu z kimś pogadać, ale coś nie ma, może... Może tu jest ten szef i se pogawędkę, może to jest Torres. Torres brzmi jak szef. Co słychać? Nie twój... Nie, czyli Torres nie jest szefem. Witaj. Rodriguez? Zgłoś się do... Nie wiem. No, Milton powiedział mi, że mam pakować się do środka i pogadać z ich jakimś szefem. Może czas minął, może miałem się wcześniej pakować i teraz już jest za późno, nie mam pojęcia. Ale jak widzicie, podjęliśmy interakcję z każdym. Chyba, że ten Torres jeszcze tam coś ukrywa. No nie bardzo. Napój lekkości ja bym kupił, tak, bierzemy cały napój lekkości. Przemiana w wilka, ale jajca, przemiana ścierwojada, w kiedy to szczura, w co piesa. Kurwa, jakie on ma tu fajne rzeczy. Uzdrowienie, ognista burza, ognisty pocisk. Cholera, jasna. Kula ognia, światło to mam, uzdrowienie. O, kula ognia. No powiem wam tak, no fajne rzeczy ma, fajne rzeczy. Ale tylko kupmy ten napój, no bo... Czym mu możemy zapłacić? To jest pytanie. Możemy mu zapłacić sztućcami? Super, że możemy mu zapłacić. Świetnie, że mamy 480 rudy w sztućcach. To jest... tak, to jest na pewno fajnie. I tutaj jeszcze dorzucamy jakieś blancika, jest w porządku. Te napoje szybkości nam się na pewno przydadzą, to jakby... Potrzebuję pokazać. No, zwiększanie many jest uses. Milton nic nas nie nauczy chyba, nie? Nie. Dobra, to lecimy do Kruka. Zdać tutaj raport i może kolejny rozdział wjedzie, bo mi się wydaje, że jesteśmy troszeczkę w martwym punkcie. Witaj. Siema. Myślałem, że ma coś ciekawego do powiedzenia, ale nie bardzo. Dobra, jest i Kruk. Kruk. Kruk się pisze przez U otwarte? Przez U zamknięte byłoby jeszcze dziwnie, ale z jakiegoś powodu myślę, że przez U zamknięte, nie wiem, dobra. Tak. Pomyślałem, że zdam ci raport.
To dobrze. Lubię być informowany na bieżąco. Teraz Bractwo potrzebuje jaj Królowej Pełzaczy. Przygotują z nich napój, który umożliwi im nawiązanie kontaktu ze Śniącym. Mam te jaja przy sobie. To, że mówiliśmy w sumie, ale dobra. I co teraz? O, co to było? Uważać na to, co mówisz przy obcych. Ja powiem wam tak. Powinieneś wierzyć we wszystko. Nie wiem, co teraz. Nie wiem. No nie mam misji, co? Witaj! Z Gomezem mam gadać, co? Witaj! Luk, jakiś... Ludzie zawsze gadają. Lepiej się do tego nie mieszać. Cokolwiek? Halo? Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Jeśli myślisz, że... No powiem wam szczerze, że obawiam się, iż gdyż, ponieważ coś się zepsuło. Znaczy zepsuło, no nie wiem co dalej robić, no. Dobra, plan jest taki. Skoro nie wiesz co robić, to rób pieniądze. Może być, nawet niezłe. Skoro nie wiesz o co chodzi, to chodzi o pieniądze, to skoro nie wiesz co robić, to robisz pieniądze. Proste piła. Może być, no. Nowe powiedzonko zostało wymyślone. Pójdźmy spać, z tego względu, że oni w nocy są wszyscy razem, co nie? Tutaj. Więc jeżeli oni są wszyscy razem... Do zobacz. Czemu tu kurwa jest tylko Milton? To jest to chuja mać. Halo? O, przy okazji możemy zobaczyć, czy faktycznie nie możemy korzystać ze stołu alchemicznego, czy tylko coś zjebałem w poprzednich odcinkach. Nie możemy. Dobra, wszyscy tu są, stoją na... Okej. Okay. Witaj. Dość creepy pozycji. Witaj. Dobra. Witaj. Zgłoś się do Milte. Wszystko. O, to jest Witaj. Szef. To jest szef, tak? Nie. Aha. No wygląda jak szef. No to kurwa nie wiem co ja mam robić. O, patrzcie jak zapisamy zniknęła ta postać, co tam siedzi na tym tronie. Czyli teraz tron będzie wolny i my będziemy na tronie. Proste pija. Byłem też w lochach, ale w lochach nic nie ma. Tam chyba nie byłem, tu po lewo, ale to już jebać, już, że ja mam tyle rzeczy, że mi się już nie chce, nie? Dobra. To co, idziemy się kimnąć do rana. W ogóle poprzedni odcinek, z tego co widziałem, to chyba został ucięty jak ziewałem. Już miałem kończyć, nie? Już praktycznie ten. A jeszcze śmieszniejsza sytuacja, poprzedniejszy odcinek skończyłem i tam chyba na dysku zostało mi 40 MB, czyli właściwie 10 sekund dalej i by po prostu ucięło odcinek. Więc i ten też miałem kończyć, a mimo tego przedłużyłem tym ziewaniem i tak dalej. I no ucięło jak ziewałem, ale to i tak miałem kończyć. Wróć. I dobra, ale co ja mam robić? Ja mam tam wrócić do nich, do tych... Cześć, no, ale... Czekaj. To samo co Gomez, nie? I dobra. Dobra, po pierwsze, esencja siły, no to na pewno wypijamy, co nie, bo się przyda. To, no jest warte 1000, ale prawda, to jednak nam daje łącznie 30 punktów życia dodatkowego, więc oczywiście, że to pijemy. Albo 40 nawet tam było, nie wiem. Napój lekkości, no to wiadomo, że jest koks. Dobra, pijemy ten napój i teraz tak, żebyśmy ogarnęli... Aha, nie, stop. Myślałem. Wiem, że... O, widzisz, on mnie, kurwa, ciągle... Ja już jestem wyżej od niego.
Hej, ty czego? Pora udowodnić, że marnić tej paplaniny. Nie wiem. To zobacz. Trzymaj się. Mogę przejść. Lepiej się w nic nie pakować. Jeśli myślisz. Że jestem wyżej rangą od niego, on i tak chce 10 za ochronę, to jest kurwa mistrz. Gdzie idziemy, słuchajcie? Idziemy. Idziemy do tego kolesia oddać mu tą recepturę. Bo może da nam za to jakieś siano. No może da nam jakieś siano, no i tyle. Tyle w temacie. To był ten Dexter? Tak jest. No, Dexter. Cześć. Wreszcie mam recepturę. Mam dla ciebie recepturę, o którą prosiłeś. To świetnie! Pokaż ją! A wcześniej myślałem, że jest zbugowana, ja po prostu złego save'a wczytałem, ale dobra. Znakomicie! Teraz sam będę mógł wytwarzać napój uzdrawiający. To może będziesz mi sprzedawał jakieś. Wspomnę o tobie Diego. Weź to. W nagrodę. No to bardziej. Co znaczy to? Mam tu. To znaczy to w nagrodę. Co masz ciekawego? Gówniane miecze. Ludzie zawsze gadają. I tyle. A czekaj, a to? Lepiej się do tego nie. A to jest ta receptura, mogę ją odkupić? Aha, no to spoko. Super. Dobrze, warto było ci oddać tą recepturę, że teraz ją sprzedajesz w handlu. Faktycznie. Dobra, no to wracamy, no nie wiem co jeszcze. My nie mamy żadnych praktycznie. Żadnych. Nie no, w ogóle żadnych, kompletnie. Ani jednej misji nie mamy. Ani jednej misji, jeśli chodzi o ten budynek. Więc no myślę, że biegniemy z powrotem do obozu na bagnach. I w obozie, słuchajcie, na bagnach, może tam zacznie się kolejny rozdział, bo tam przyjdzie tego śniącego. No, dobra. Pijemy to i lecimy. Najlepiej jest pamiętać drogę jednak na pamięć, bo wtedy nie będziemy musieli co chwilę patrzeć w mapę. O nie wiem, tu raczej się nie opłaca skakać. Ten sprint to tak szczerze takie dobre bany hopowanie z mojej strony, ale dobra. No, płynie. No ale w miarę wydaje mi się, że w minutę praktycznie dotrzemy tam do tego obozu dzięki temu sprintowi, więc w sumie spoko. Też nie wiem, tam pisało, że trwa minutę, więc wierzę w sumie na słowo, co nie? Okej, już się skończył. No trochę mało. No już nie będę pił, bo jesteśmy już przy tym, nie? Ale no, powiem wam, dobre bany hopowanie. Na pewno w tą stronę można tak samo uzyskać bany hopping. W tom, jak będziemy tu wchodzić. Bo jak schodzimy, to bany hopping jest słaby, bo po prostu ta postać spada, co nie? Trzeba więcej, trzeba tego pokupować. Ja nie wiedziałem, że takie coś istnieje. Dopiero jak ukradłem to się zorientowałem. Tak szczerze, to ja mam, szczerze to w sumie, włącznie chyba w amuletach, co nie, to w amuletach i w ogóle w ekwipunku, to ja mam chyba tutaj z 15 tysięcy i to tak bez kitu, co nie. Z kolegą siemanku bez kitu. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. Nie chciałbym być teraz w jego. Pogadajmy lepiej o czymś innym. To nie mój problem. Jeśli myślisz, że. No i mam nadzieję, bo jak nie, to. Jeżeli przyszliśmy tu na marne, to nie wiem, co mam dalej robić. Szczerze, to utknąłem w marnym.
w martwym punkcie, bo nie mam pojęcia. Nie wiem, jeżeli nie to, to nie wiem, co ja mam robić naprawdę. Szczerze to myślałem, że coś się zacznie już. O kurwa, powiem wam, średnio to widzę. Czego? Miej zacząć, nie? Byśku, zaczynałeś się to przywołanie, czy nie? Czy o konkretnej porze tam było? Najpierw mógł dopiero... Dobra, dobra, wierzę, że o konkretnej porze, okej? Okay? Wierzę, że to było na przykład w nocy. I dzięki temu, że przyszliśmy w dzień, to tu jest... nie wiem, czy to próbowaliśmy wcześniej, może tak. Dobra, chuj, wierzę, że to było w nocy. Wiesz, że chłop mówi, że w nocy i koniec. Przyjdziemy tam w nocy i zacznie się przywołanie i będzie git. No bo jak nie, to nie wiem, to naprawdę nie wiem, co dalej mam robić. A najgorsze, że nawet się kurwa nie sprawdzę. Będzie, że w nocy. Może ewentualnie z samego ranka. Co hej, ty! Co? Nie masz... Ale powiem wam, no ładnie tu macie w nosy. No cutscenka jakaś coś... Jest! Długi czas oczekiwania dobiegł końca. Wszechmocny czyli w sumie nie musiałem chyba w tych poprzednich odcinkach biegać, tylko wystarczy było kurwa poczekać do nocy, ale dobra. Jego przebudzenia. Ja, no trochę sobie pobiegałem na marne, ale... ukazał nam w wizji, skupi naszą duchową siłę. Zjednoczcie swe myśli tak, nie wiem jaka to jest rozdzielczość, ale... usłyszał 480 naszą... na... 720? Bo jego jest moc, 20? Która nie wyprowadzi wiem. Nas na wolność. A my jesteśmy jego wybranym ludem. Przebudź się, ośniący! Mąka W. Co się stało? Tak, mistrzu. Co się stało? Czyś ujrzał drogę do wolności? Właśnie! Miał nam pokazać drogę do wolności! Co z tą drogą? Co widziałeś? Cisza! To oczywiste, że ścieżka do wolności prowadzi przez krainę orków. Śniący wskazał nam miejsce. Musimy je tylko odnaleźć. Niedaleko stąd znajduje się wejście do jaskini orków. Tam zaczniemy poszukiwania. Niech śniący będzie z nami! Co to może znaczyć? Yeah. Czy mamy walczyć z tymi potworami? Ja pójdę ze strażnikami świątynnymi. Nowicjusze, niech znoszą modły. Mogę iść z wami, tylko oddajcie mi expo, jak będę strzelał. Jest rozdział trzeci, mamy to. Starożytna magia. Dobra, było kurwa w nocy przyjść. Ja stąd w prawo, w lewo kurwa biegam, stresuję się, mówię, że jest lipa. Chłop tam teraz pierdolną, ty. Drzwi on poszli se, co to jest kurwa? Chujowa skacenka, dobra. Siema. Co się stanie teraz? Co się stanie? Mglista. Zamiast odpowiedzi dała nam jeszcze więcej. A ja ją też widziałem, czy nie? Tą wizję? Chyba tak, nie? Ulega wątpliwości. Ta kascenka po prostu była kascenką. W pobliżu znajduje się opuszczone miejsce orkowego kultu. Orkowie chowali tam swoich zmarłych, dlatego nazywamy ten labirynt jaskiń cmentarzyskiem orków. Dobra, idziemy tam, tam mogą być kozackie rzeczy. Nasz udał się tam z oddziałem strażników świątynnych. Może znajdą coś, co pozwoli nam wyjaśnić znaczenie. A ja też bym chciał. Przydałby mi się ktoś, kto rozejrzy się tam trochę i zda mi raport z sytuacji. To ja. Dlaczego nie pójdziesz tam sam? Nie. Więc jesteś przywódcą straży świątynnej. Bez i kurwa i exp, pancerz, fajne rzeczy, miejsce, no. Żeby strzec Iberiona. Oddałeś obozowi nieocenione usługi. Tylko na tobie mogę polegać. Proszę, udaj się na cmentarzysko orków i dostarcz mi informacji na temat odkryć poczynionych przez strażników.
Co to tak dudni ciągle? Kurwa, jak nie auto jakieś stoi pod tym, to ja nie lubię takiego... O, w ogóle, a co dostanę w zamian? To jest dobre pytanie. A co dostanę w zamian? Chcesz rudy? Chyba jednak źle cię oceniłem. Ale potrzebuję twojej pomocy. Proszę, oto 100 bryłek rudy. Więcej Easy. Ode mnie nie dostaniesz. Ostatnio... Ostatnio słyszałem takie takie dudnięcie, nie? Takie... Niech cię chroni w walce. Znowu coś dostałem. Dobra, no posłuchajmy go, a potem wam gdzie opowiem historię. Gdzie jest to cmentarzysko orków? Niedaleko stąd. Nowicjusz Talas wskaże ci drogę. Znajdziesz go na świątynnym dziedzińcu. On lepiej będzie twoim strażnikiem. No to niestety będziemy wolno szli, bo nie będę mógł sobie hapsnąć tego splinta, ale dobra. Strażnikiem? No nie, to tego nas nie obchodzi. Dobra, Iberion umarł. Ludzie zawsze gadają. Nie no, muszę przetestować. Przepraszam, że ja tak psuję imersję, ale... Facet ma dość! U, co on mi zrobił? Mnie znokautował jednym tym, dobra. Ale podobno miał... On udaje, no jak mu... O, patrz, ty, wstał, on wstał, a nie. Czego? Nie, nie znam. No zobacz. Obyś. O czym mówiłem, coś tak dudni, nie? Tak. Mówię, co to jest, nie? Tak ktoś wierci? Mówię, nie. Kurwa. I słyszę to i u siebie, i w łazience, i w kuchni. To... I mówię, Jezus Maria, co to jest? Ja, chłopie, patrzę na dwór, a tam w oddali takie Audi stoi. Ale to była kurwa bestia. Słuchajcie, taki dźwięk, że ja się boję, co by się stało, jakby chłop dał gazu w całym domu. Czułem, jak cały dom się ten, a to było, on chłop tam stał z 10 metrów od mojego budynku. Bo i skąd wiem, bo jechał sobie i był i potem dodał trochę gazu i odjechał. I wibracje przestały wibrować. Nie wiem, co to było, ale to było bestia. To był potwór, nie samochód, no. Bez kitu. Nigdy, nawet bez podjazdu do żadnego Ferrari, Lamborghini i innych gówien, to było, kurwa, przerażające. Do takiego auta to ja bym nie wsiadł nawet. A to Talas to jest ten Amigos, ta? Dobra. No, niestety, Talas, ty, kurwa, znasz za dużo rzeczy i musisz mnie teraz poprowadzić. Przysyła mnie Kor Angar. Masz mnie zabrać na cmentarzysko. No bym frytki zjadł, mi się nie chce robić frytek. Gdzie przebywa Balukor i jego strażnicy. A idę sobie pooglądać telewizję. Za przewodnika. Niech to Boże, pierwszy raz. Bodajbym nigdy nie ujrzał tej księgi na oczy. No dobrze, chodź za mną. Złamię swoją zasadę, ale z tego powodu, że są takie nudy, to po pierwsze sprawa. Czy nie, żebym miał coś do telewizji, bo jakąś zasadę, że nie oglądam, tylko powiem wam, że no, telewizja to jest dla mnie ściek, niebany, no. Niestety. Nudy, chyba że jakiś fajny film, ale to też raczej, wiecie, to nie jest miejsce do filmów telewizja, co nie? Ja może obejrzeć sobie film w 84. I jeszcze jak teraz mi się skończyła ta taka telewizja, to ja teraz mam 10 kanałów, tam czy te 20, bo jest taka normalna, co nie? Więc zajdź pan w chuj, no. Polsat, jest 22, naprawdę liczę na ciebie. Liczę na Polsat, dam wam potem info w następnym. Może jeszcze machnę dzisiaj z jeden odcinek. Możliwe, że jutro po prostu nie nagram tych odcinków, bo czuję, jakby ktoś mi język próbował z drugiej strony szarpać teraz. Takie dziwne uczucie. Dobra, idziemy do cmentarzyska orków. Brzmi ponuro. Biedny ścierwoja sobie śpi. Nie będę go zabijał, bo to nie humanitarne. Czy... No, w sumie... Humanitarne. Co w sumie znaczy? Ze znaczenia humanitarne. Humanitarne. Że coś ludzkie, nie? No to zabijanie z reguły chyba nie może być humanitarne. Albo jesteśmy jebanymi potworami. No dobra, nieważne. Takie grubsze przemyślenie zawsze mnie nachodzą, więc...
w godzinach wieczornych, rzecz jasna. A jak... to ja tu byłem. Byłem tu, no. Pamiętacie, byliśmy tu w pewnym odcinku. Nie pójdę z tobą na drugą stronę tego mostu. Nie jestem samobójcą. Oszalałeś, że chcesz tam wchodzić. Nawet Ballu Kor stamtąd nie wrócił, a on miał ze sobą świątynnych strażników. Dobra, co ma być, to będzie. Wracaj do obozu. Co ma być, to będzie. Wo, wo, wo. Na, 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 na. Nie mam pojęcia za piosenkę, ale tak mi utkwiła w pamięć z jakiegoś powodu. Szczerze, wydaje mi się, że mój kolega to kiedyś śpiewał gdzieś w gimnazjum i tak po prostu mi... Kąsacz, a wcześniej nie było tu kąsaczy. O kurwa, powiem wam tak. Amigo. Nie wkurwaj mnie. No wyciągnij ten bierz! Co to odpierdalasz? Kurwa, bezimienny. Ci zajebie kopa. Chłop stoi, wali konia. Dobra, ta kurwa, ten łuk to ma celność chyba 2%. Co tu się kurwa dzieje? Co jest? Co to kurwa jest? Dobra, przynajmniej będą ginąć, najebać, no. Ale co to kurwa było, ty? Chodźcie, ty! Boże, psy głupy. Co oni kurwa robią? Dobra. Pojedynczo może mam szansę. Dobra. Dobra. Ale powiem wam, no... Kąsacze to są ostrzy zawodnicy. Obawiam się. Wiecie co? Wydaje mi się, że w ogóle siła zwiększa mi ogólny damage. Nawet jeżeli masz na przykład napisane damage na mieczu tam 50, to jak masz większej siły, to zadajesz więcej, tak mi się wydaje. Tak to działa. Może tak nie działać, ale takie mam wrażenie. O kurwa, ty. Ork. Ej, bo ja się boję, że ork myśliwy. O, jeszcze tam jest inny ork. Kurwa, niedobrze. Powiem wam szczerze, że kurwa jest chujowo. Uciaciacia. 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 Uciaciacia brzmi jak najsłodsza rzecz na świecie. Jak taki... Takie uciaciacia. No brzmi uciaciacia słodko w chuj, szczerze. Ej, no chyba... Ty, ork. A, to jest pusty zawodnik, ale... Znaczy pusty zawodnik. Pusty zawodnik to chyba ja tutaj bardziej jestem niż ten ork, ale spoko. A w sensie chodziło mi o to, że... Ty, a co, dlaczego tu nagle są orki, tak z ciekawości? Od kiedy w Gothicu 1 są orki? Ja nie miałem pojęcia, że w Gothicu 1 w ogóle istnieją orki. Tego przecież mówiłem, że w kopalni się chyba zdziwiłem, co nie? Co on robi? Ty schował w ramach pokoju, ale pomylił się koleżka. Ole, ucza czacza, ty! Dobra, tu się nie opłaca się w ogóle blokować, bo to jest bez sensu. Kuszawa rok. Kuszawa rok. Dobra, potem sobie może przejmijmy, ile te bronie są warte. Pamiętam, że chyba dużo. Chyba dużo, no. Wydaje mi się, że krocie są warte te bronie orków. Z niewyjaśnionych mi w sumie przyczyn, ale dobra. Ej, no myślę, że pakowanie się samemu z taką chujową zbroją i mieczem i w ogóle wszystkim chujowym, mam wrażenie, że to jest bardziej niż misja, to samobójstwo. Ale spoko. No. No, powiem wam, będzie ciężko. To nie są tacy hop-siup zawodnicy, co nie?
Dobra. Czyli... Nie, to jest... Wiecie dlaczego to jest ciężkie? Dwóch, bo oni kurwa biegają prawo-lewo. A ty nie jesteś tak mobilny, to w tej grze jest trudne, żeby być tak mobilnym. To jest giga ciężkie, no. Wydaje mi się, że całkiem możliwe, że będę kurwa musiał uruchomić tak zwany... Ale teraz bez kolegi biegnie. Dobra, bez kolegi na pewno sobie poradzimy, taki jeden to jest go. Ale nagle kurwa jak w duo się już biegnie, to już jest kurwa giga koks. No, duo jednak w każdej grze jest OP. Jeżeli solo. No, czekamy na gagatka. Nie no, solo oni są na chillku, nie? Tylko... Tylko jak chłop biega prawo-lewo, mając zero życia i mi zadaje damage, kiedy jego kumpel też mnie sieka, no to jest ciężko, to jest ciężko, no. Zielony nowicjusz, miecz sędziego. Dobra, czy wreszcie, czy jest odcięte, że tak powiem, i można to... Tak, bo poprzednio było, że jest... Był mocno przerażający dźwięk, jak mamy szczery. Okej. Okay. No przyznam szczerze, że nigdy tu nie byłem w tej grze. Nigdy mi się nie zdarzyło. Wiecie, dobra, pierdolić te grzyby tak szczerze, to... Tyle warte, co nic nie jest warte. No kurwa. Powiem wam tak. No, czuję wreszcie, że wiecie, w tej grze zaczynam walczyć, nie? Że potrzebuję potek, że potrzebuję kurwa dużej ilości rzeczy. Pierwszy raz tak czuję. Wcześniej to było kurwa no easy. To nawet nie było wyzwanie, no umówmy się. No mumia, no chcę, ale chcę tam wejść, mogę? Czyli nie mogę, tak? Tu mogę, tak? Piekielnik, to są te grzyby, tak? Gorzki chleb, piekielnik, no czekam, może być, o mumia. Co mogę zrobić tu? Co ja z nim robię? Ja przeszukuję, tak? Okej. Wiecie co? No przeszukamy, nie? No bo wydaje mi się, że mumia może mieć jakiś pradawny gigatalizman. O, chyba tu coś rucham, czy coś. Tak to wygląda, przepraszam za określenie. Dobra, jest późno. I 43 minuta 8 odcinka dzisiaj nagrywana. Więc sorry za tą niepotrzebną, a przede wszystkim bezpodstawną wulgarność. Ale bym chciał tą mumię. Bez i kurczę, no wej, no. Dobra, nie wejdziemy tam. O, ale mnie już nogi bolą, shit, dobra. Lecimy. Chyba, no wiecie co? Mam nadzieję, że się nie obrazicie, że tak będę siedział, no ale będę tak siedział, pieprze, nie chce mi się. Rozwalam się i jest ono. Mógłbym poprawić kamerę, ale jak poprawię kamerę, to potem będzie ta kamera źle, jeśli z powrotem wrócę w normalny jakby. Nie, ale bo plan był dobry, co? Ten przełącznik, że wiecie, że... Że łukiem, że to się przełącza, tak? Plan był dobry. No ogólnie wydaje mi się, że... O, tam mamy orka. Tu mamy jakieś grzyby. No tych mumii nie przeszukamy niestety. Ale te mumie możemy przeszukać. Giga straszne są te mumie, jak mam być szczery, ale to w sumie orkowe mumie, więc... Po prostu takie mają czaszki. Nie wiem dlaczego swoje mumie chowają z tym.
O, słyszałem krzyk. Z podkami, ale pasuje mi to też szczerze. Słyszałem krzyk, torturują naszych, idziemy im pomóc. Albo to te miejsce ma na mnie złe... O nie, chyba przyszedłem za późno. Jeden cios i od razu trzeba miecz brać. Albo nawet w ogóle od samego początku brać miecz. Uciecia, dobra. Prawy, lewy, prawy. Sejwik. Potka. Nawet nie mam co się bawić w jakieś kurwa jagody, nie chce mi się. Okej. Okay. Czy miał lepszy miecz ode mnie? Raczej, żebym wątpił raczej, co to dało coś? Nie. Nie wiem, czy się opłaca przeszukiwać te mumie, tak szczerze. No ale dobra. Szczerze chyba się nie opłaca, no ale dobra. Przeszukajmy jak można. Jestem jednak tym człowiekiem. Chociaż potki się przydadzą, nie wiadomo ile tutaj będziemy siedzieć, a jednak. No trzy poteczki, no to kurczę. Kurczę, ja się niestety nie przygotowałem, że będziemy w sytuacji, w której będę musiał napierdalać się z orkami, no. Przyznam się szczerze, że nie było przygotowane. Więc każdy tutaj roślinka, każde tego będzie przydatna w sumie. A najlepiej to mumie przeszukiwać, bo one mają te. One mają potki. Dobra. Czekajcie. Okej. Okay. Mam nadzieję, że mnie spoko słychać, bo w sumie nie wiem, ustawiłem teraz inaczej mikrofon, więc. Ale mam nadzieję, że jest git. Powinno być git. Trochę jest krzywo ten mikro. Czekajcie. O, powinno być gites. Pyk. Trafi? Nie. Dobra, trafiło. I teraz jest mały problem. Zawiszę na ważny save. Ponieważ tych orków... Nie. Teraz mamy kurwa przewalone, a nie uciecia. Teraz jest lipa. Teraz trzeba coś zbugować. I to dobrze nam musi pójść z tym bugowaniem, wam powiem szczerze. No, trzech orków nie pokonam naraz, nie ma takiej możliwości. Więc zjedzmy tutaj gorzki. Okej, gorzki chleb to jest grzyb. No spoko, okej. Myślałem, że jednak gorzki chleb to jest gorzki chleb, ale zostało pomylone widocznie. Ale to dziwnie wygląda, jest tylko taka głowa moja. No ale dobra. Czekajcie, a dobra, nie chcę mi się teraz bawić. Potem ustawię, żeby ta głowa była. W sensie w następnym odcinku, jeżeli dzisiaj jeszcze nagram, to powiem wam, jeżeli dzisiaj nagram jeszcze jeden odcinek, to znaczy, że bardzo chce mi się grać i jestem kompletnie pokurwiony na łeb. Bo absolutnie storturowałem swoje gardło. Dobra. Widzę, że się zbugował. Okej. 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 Jest gites. Fast save. Okej. Nic nie jest niemożliwe. Wystarczy wierzyć w siebie, pamiętajcie. Dobra, powiem wam, zaczynam doceniać wartość potek. Mianowicie wcześniej nigdy nie miałem okazji jej użyć, chyba że z czarnymi goblinami, ale to nadal nie było takie obrażenia i tak szybko nie musiałem korzystać na przykład z tych potek jak teraz. Więc no, powiem wam, tak. Niestety orkowie... O, czekaj, pokaż to. To jest jednoręczna broń orków? Okej.
ale jest dużo warty. Miecz wojenny. Jest giga dużo warty. Dobra. Może machniemy ponad godzinny odcinek, taki półtora godzinny odcinek. Przeszukiwanie lochów. Możemy mu pomóc jakoś? Chyba możemy, co? Napierdalamy w plecy. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że wchodzimy tak jak w jak nóż masło, wiecie, wchodzimy. Tyk, póki oni są zajęci tym frajerem, to mu od pleców. Tak jest, tak jest. Tak jest, lewy, prawy, lewy. Wyczuć, prawy, lewy. Kurwa, coś chujowo wyczuwam wam powiem. Prawy, znaczy lewy, prawy, wszystko mi się już miesza, ale dobra. Dobra, trzeba ich szybko wykończyć, bo chłop ma 0 HP, dobra, jest git. Nasz ma full HP, więc pokrzam, okej. Okay. Czyli giera tak miała być, tak było zaplanowane. Oj, naszego bym uderzył przypadkiem, niestety ten fokus czasem w tej grze jest idiotyczny. Dlaczego miałbym być teraz kurwa naszego, nie mam pojęcia. O, ale jaj, o, zbugowaliśmy się. A śmieszne jest, bo on chyba sobie odpuścił, bo my piliśmy tego, nie? Dobra. Pyk, 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 pyk. Dzięki za pomoc. Zjawiłeś się w ostatniej chwili. Easy. Przysyła mnie Kor Angar. Odnaleźliście jakieś ślady śniącego? Jeszcze nie. A co z Iberionem? Doszedł już do siebie? Nie, nadal jest nieprzytomny. Musimy zbadać ten kompleks jaskiń. Po tych wszystkich straszliwych wydarzeniach nie mogę wrócić do obozu z pustymi rękami. Ale moje zdolności bojowe są dość ograniczone, a orkowie nie reagują na moją magię jak ci głupcy ze starego obozu. Skoro przysyła cię bractwo, może pomożesz mi w badaniu tego cmentarzyska? Ja pewnie, że tak. Po drodze znalazłem ciała świątynnych strażników. Co się stało? Mistrz Kor Angar przysłał nas tutaj, byśmy przeszukali jaskinię. Spodziewaliśmy się znaleźć tu tylko stare groby i rozpadające się mumie. Nagle coś poruszyło się w ciemnościach i dookoła pojawili się orkowie. Nie wiem, czego tam szukali, ale ich obecność tutaj jest bardzo niepokojąca. Gdzie są pozostali strażnicy? Nie żyją. Nieświadomie doprowadziłem do ich zagłady. Niech śniący zlituje się nad moją duszą. Pomogę ci. To wspaniale. Z tego pomieszczenia wychodzą 3 korytarze. Powinniśmy przeszukać każdy z nich. Prowadź. Pójdę za tobą. O, pójdziesz za mną, dobra. Wiecie, ogólnie chciałem powiedzieć, że ja może sobie po prostu te jaskinie zbadam poza odcinkiem. Ale jak mam być szczery, to wydaje mi się, że to jest na tyle fajny jakby klimacik, na tyle fajnie się to rozbudowuje, że na tyle fajnie też się to ogląda, więc nie będę tego przechodził poza odcinkiem, bo gramy jeszcze teraz i po prostu resztę będziemy widzieć się w kolejnym odcinku. No mamy tutaj orków. Mam nadzieję, że chłop się zajmie tymi orkami, a ja tam będę z boku strzelał sobie łukiem. Mam nadzieję, że tak to będzie wyglądać, aczkolwiek boję się, że może tak to nie wyglądać. A ty kurwa bijesz coś, pajacu? Ale, no co on kurwa robi? Ale ty jesteś fujara, nie kolega ty. Fujara jesteś, nie kolega. No nie, no co jest? Org mnie zwykły jakiś zwiadowca zabije, no. No nie wiem kurwa, to jest żart jakiś, dobra, przeżyłem. Ale XD powiem, szczerze. Ale kurwa, uratowaliśmy mu dupę. Nic, musimy przeszukać. Uratowaliśmy mu dupę, a chłopi nawet z orkiem nie pomaga, no come on. Ile mamy? O, już mam kolejny poziom, mam tylko 50. O. Zajebisty jesteś kumpel, dzięki świeże ucze szasza, że coś kurwa robisz. Nie no, przecież to do chuja jest to, ja mam solo to przechodzić wszystko?
Co on? Ja mam nadzieję, że jak używam ekwipunku, to te orki sobie odpuszczają mnie bicie, bo tak chyba było wcześniej. Skastować światło, nie wiem czy mamy światło. Nie, mamy sen, nie mamy światła. No to tu nic nie ma raczej. Oprócz tego, że mam brudny monitor, bo to wszystko widać zawsze jak jest czarny ekran. Jak się świeci, to nie widać, ale jak jest, no, giga jest utytułany. Już na pamięć po prostu klikam w sumie. Bobek, ja tam skurczu dostał. Cześć. Dobra. Powiem wam pochczap, nie spodziewałem się, że z dwoma naraz na easy sobie poradzę. Ale chyba kwestia wyczucia, co nie? Dalej już nie pójdziemy. Może w tych niszach znajdziemy jakąś wskazówkę. Super. Brak wskazówki, panie Balukor, który nie chcesz mi pomóc, frajerze. No to mamy grzybki. Zważywszy, że jestem typu graczem, który podnosi absolutnie najmniejszą pierdołę, to chcę podnieść te grzybki, więc sobie je nie podniosę w sumie, bo trzeba iść dalej. Idziemy? On idzie ze mną, czy coś? Czy nie? Czy coś? Ten? Co on robi? Co ty kurwa robisz? Nic tu nie ma. Musimy przeszukać. Nie rozumiem. Co on robi? Okej, idzie. Słuchajcie, no 57 minut. Niestety musimy dzisiaj zakończyć dzisiejszy odcinek. Tutaj, gdzie kończymy. Przypominam, że odcinki są codziennie o godzinie 16 i 17, więc... czekajcie i że nie, że widzimy się dzisiaj albo jutro i że mam kanał vlogowy, że możecie wpaść, że mam Instagramka, że możecie wpaść. I że się zabezpieczajcie, bo możecie wpaść. Tam przyszliśmy. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Hej, hej. Pa, 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 pa. Pa.